Wiadomo, że w samochodzie nie powinno zostawiać się czekolady ani kosztowności, ale są też inne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Oto lista przedmiotów, które należy ze sobą zabrać, wysiadając z pojazdu. Po pierwsze, wszelkie aerozole. Lakier do włosów, dezodorant, farby, środki czystości i tego typu produkty. Na odwrocie puszek znajduje się informacja o temperaturze przechowywania i tego się trzymajcie. A co może się wydarzyć? Puszki są sprężone, więc reagują na zmiany temperatury. Ich zawartość może ulec rozszerzeniu, a to prowadzi do pęknięcia i wtedy puszka może wybuchnąć. Temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza są powodem do niepokoju, a w ciepłe letnie dni nie trudno o takie warunki w samochodzie. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych sprawdzili, ile czasu potrzeba, by w upalny dzień auto zmieniło się w saunę. W ciągu godziny temperatura w samochodzie zaparkowanym w słońcu osiąga 35 stopni Celsjusza lub więcej, a średnio jest to 47 stopni. A więc jeśli chcecie, żeby wasze auto było sprawne i pozostało w jednym kawałku, zabierajcie ze sobą aerozole. Drugim przedmiotem na liście jest krem do opalania. Filtry przeciwsłoneczne są niezmiernie ważne, ponieważ zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób skóry i zapobiegają starzeniu wywołanemu ekspozycją na promienie słońca. Obejmuje to zmarszczki, wiotczenie skóry i starcze plamy. Ale jeśli zostawicie krem z filtrem w samochodzie, możecie skrócić jego okres przydatności do użycia. Zepsuty kosmetyk wydziela dziwny zapach. Poza tym ciepło może spowodować otwarcie nakrętki, a wówczas ten lepki produkt wyleje się na tapicerkę. Ta sama zasada tyczy się szminek i innych kosmetyków. Trzecie na liście są plastikowe butelki. Istnieją dwa powody, dla których nie powinno się ich zostawiać w samochodzie. Po pierwsze, butelka z wodą może zadziałać jak soczewka, skupić promienie słońca i doprowadzić do pożaru. Straż pożarna z Oklahomy przeprowadziła w tym celu eksperyment i potwierdziła, że istnieje takie zagrożenie. David Richardson z tamtejszej straży wyjaśnił, że może do tego dojść, gdy wiązka światła jest odpowiednio skupiona. Drugi powód jest związany ze zdrowiem. Plastikowe butelki często zawierają bisfenol, potencjalnie szkodliwy związek. Poziom BPA może wzrastać w wysokich temperaturach, a to jest szkodliwe dla zdrowia. Istnieje ryzyko, że substancja przeniknie do pozostawionego w samochodzie napoju. No i baterie! Zostawione na pastwę losu w aucie mogą stracić zdolność do pracy z pełną mocą. Można co prawda kupić nowe, ale jeśli dojdzie do wycieku lub pęknięcia, już nie tak łatwo się z tym uporać. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia. Kwas z baterii jest niebezpieczny dla układu oddechowego, a przy tym wysoce żrący. A przyczyną takiego wycieku jest oczywiście wysoka temperatura. Producenci baterii zalecają przechowywać ich produkty w temperaturze pokojowej. Kolejny punkt na liście jest po części związany z bateriami. Chodzi o sprzęt elektroniczny. Zauważyliście, jak bardzo nagrzewa się w słońcu wasz telefon? Załóżmy, że jedziecie samochodem i korzystacie z nawigacji. Nawet wtedy urządzenie się nagrzewa. A co by się z nim stało po godzinach w słońcu? Producenci smartfonów stanowczo odradzają pozostawianie urządzeń w pojazdach, ponieważ mogą się wyłączyć, uszkodzić albo, no wiecie, kabum! Rzeczy osobiste to kolejny punkt na liście. Pewnie do głowy od razu przyszedł wam portfel lub torebka, ale czasem wystarczy paszport lub drobne na siedzeniu pasażera, by przyciągnąć uwagę złodzieja. Lepiej trzymać te przedmioty poza zasięgiem wzroku i schować je na przykład do bagażnika, a nie zostawiać ich na tylnym siedzeniu. Numer 7 na liście też jest związany z kradzieżą. Często jesteśmy zabiegani, więc to zupełnie zrozumiałe, że nie mamy czasu, by umyć samochód. Lepiej jednak nie zostawiać w nim śmieci. Złodzieje często szukają pojazdów, które są zaniedbane. Dla nich to sygnał, że właściciele rzadko z nich korzystają. A rośliny? Wiadomo, że ludzie raczej nie trzymają w samochodzie kwiatków, ale czasami trzeba je gdzieś przewieźć. Pamiętajcie, że ciepło w pojeździe może odwodnić te biedactwa. Leki to kolejna rzecz, której nie powinno się trzymać zbyt długo w samochodzie. Wahające się temperatury w pojeździe mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność tabletek. Większość leków powinno się przechowywać w temperaturze od 15 do 25 stopni w chłodnym i suchym miejscu.
Ważne dokumenty zawierające dane osobowe również nie powinny leżeć w samochodzie. Zawsze zabierajcie ze sobą zeznania podatkowe, wyciągi bankowe i szkolne świadectwa. Złodziej może wykorzystać te cenne informacje do oszustwa lub kradzieży tożsamości. Na liście znalazło się też jedzenie i picie. Eksperci zalecają, by nie zostawiać artykułów spożywczych i resztek jedzenia w nagrzanym samochodzie dłużej niż 2 godziny lub tylko godzinę, jeśli temperatura przekracza 32 stopnie. Ta sama zasada obowiązuje również w zimie. Konserwy na przykład mogą się bardzo szybko popsuć. Jeśli puszka groszku zamarznie w samochodzie, stanie się z nią coś podobnego jak w przypadku napoju gazowanego. Należy pozwolić jej rozmrozić się w lodówce, a nie w temperaturze pokojowej. Jeśli produkt nie wygląda lub nie pachnie normalnie, wyrzućcie go w miejscu, gdzie nawet zwierzęta go nie znajdą. I pod żadnym pozorem go nie próbujcie. Zaufajcie swoim zmysłom. Jeśli puszka pokryła się rdzą albo są w niej pęknięcia, też trzeba się jej pozbyć. Kolejnym przykładem są jajka. Nie powinno się ich mrozić, ale załóżmy, że zapomnieliście wypakować je z bagażnika, a w nocy przyszedł mróz i jaja zamarzły. Przed użyciem trzymajcie je w lodówce, a potem musicie ugotować je na twardo, to wasza jedyna opcja. Zamrażanie powoduje, że żółtko robi się gęste i podobne do syropu, traci swoją naturalną płynność i nie miesza się dobrze z innymi składnikami. W samochodzie nie można też oczywiście zostawiać zwierząt. Nie chodzi tu tylko o narażanie ich na wysokie temperatury. Bez towarzystwa swoich najlepszych przyjaciół będą czuć się nieswojo. W panice mogą zrobić coś, żeby zwrócić na siebie uwagę, na przykład zniszczyć tapicerkę. Powróćmy teraz do sezonu zimowego. W miarę możliwości pilnujcie, żeby zawsze mieć co najmniej połowę baku paliwa. Zapobiega to zamarzaniu przewodów paliwowych. Poza tym napełniony zbiornik ułatwia uruchomienie rankiem silnika. Oprócz monitorowania poziomu paliwa warto też sprawdzać ciśnienie w oponach. W zimie może ono spadać. Nie tylko wysokie, ale też niskie temperatury mogą uszkodzić niektóre przedmioty. Dobrym przykładem są puszki z farbą. Zimą trzeba je jak najszybciej zabrać z samochodu. Pod wpływem zimna składniki farby mogą ulec rozszerzeniu, rozwarstwieniu i mogą się zbrylić. Innymi słowy, nie będzie się nadawała do użytku. Pogoda wpływa też na drewniane instrumenty, takie jak skrzypce i gitary. Zmiany w temperaturze i wilgotności mogą powodować wypaczanie, pękanie i rozwarstwianie drewnianych elementów. Zmiany temperatur wpływają również na okulary. W nagrzanym samochodzie plastikowe oprawki się wyginają. Z kolei w zimnie plastik może zrobić się łamliwy, a przez to okulary stają się bardziej podatne na pękanie. Nie zostawiajcie w samochodzie kluczy do domu lub pilotów do bramy garażowej. Dużo ludzi tak robi, ale to dość ryzykowne przyzwyczajenie. Mogą się one dostać w niepowołane ręce. Aby posłuchać muzyki, większość osób podłącza telefon do odtwarzacza w samochodzie albo po prostu słucha radia. Coraz rzadziej korzysta się z płyt CD. Nie zmienia to jednak faktu, że lepiej nie zostawiać ich w aucie. Mogą się zniekształcić i nie będą się nadawały do użytku. Jakich jeszcze przedmiotów nie powinno się zostawiać w samochodzie?